Laudetur Jezus Chrystus. Z dzisiejszych czytań, z lekcji wybrałam słowo skromność. Jest to słowo z listu do Filipian. Spójrzmy na fragment. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. W Wulgacie mamy modestia. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus. Święty Hieronim wybrał zatem słowo, które oznacza skromność, powściągliwość, umiarkowanie. W greckim oryginale jest słowo trochę bardziej złożone. Epieikes. Epieikes to jest zgodność, ustępliwość, łagodność, delikatność, uprzejmość, wyrozumiałość, życzliwość. Pewnie są to cechy, które połączymy jednak z tą łacińską modestią, ale jednak rozumienie jest trochę szersze. Dlaczego wybrałam skromność? Dlaczego wybrałam akurat ten fragment z listu do Filipian? Ponieważ skromność jest dzisiaj wyjątkowo źle rozumiana. Z jednej strony często skromnością nazywamy zachowania, które, no nie chciałabym się tu bawić w psychologii, ale jednak są trochę nerwicowe. Mianowicie takie wycofane, jak ktoś nie chce mówić o sobie. My często takich ludzi uważamy za skromnych, chociaż oni tak naprawdę no, mogą być po prostu zakompleksieni. I jest jeszcze druga strona i to zwykle uważamy za fałszywą skromność. Chociaż ta pierwsza też jest fałszywa w jakiś sposób. Ale za fałszywą skromność to uważamy właśnie takie sztuczne udawanie, że się nic nie umie, że się nie ma zdolności. Wiemy, jak to jest. Są takie osoby, które chcą jakby, żeby im sprawić komplementy. Znaczy tylko po prostu tak układają sytuację, tak układają relacje z innymi. Wyczuwamy, że jest w tej ich skromności coś nie do końca prawdziwego. Bo skromność, tak jak pokora, no jednak musi w sobie zawierać ten aspekt prawdy. Tymczasem dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których tak, ludziom mówiono, że jak będą takimi egoistami, narcyzami, którzy uważają siebie za centrum świata, to będą super szczęśliwi i zadowoleni. I jak już trochę wiemy o życiu, to wiemy, że bynajmniej się to nie sprawdza. I że tak naprawdę za narcyzmem i egoizmem no, stoi często tak naprawdę jakiś taki strach i poczucie niskiej wartości. I dlatego dzisiaj chciałabym zachęcić szanownych, żeby się zastanowili w tę adwentową niedzielę nad tym, jak to jest z tą skromnością. Bo tak naprawdę człowiek skromny to nie jest człowiek, który ma kompleksy. I to jest właśnie moim zdaniem jedno z takich dzisiejszych niebezpieczeństw. Że jak już się zaczęło wyśmiewać pracę nad cnotami, tak, pracę nad, że tak powiem, panowanie nad swoimi wadami, to skromność czy pokora w ogóle zniknęły z ludzkiego horyzontu. Znaczy zaczęły być uważane za takie cechy, które niegdyś były pożądane, a dzisiaj już są właściwie wadami. Więc zachęcam, żeby się zastanowić nad tym, na ile jesteśmy skromni. Czyli pewni siebie, tak jak pewny siebie, jest ktoś, kto wie, do czego go Bóg powołał i jakie mu do tego dał talenty, bo to są rzeczy tak naprawdę kluczowe. Człowiek skromny ma też wbrew pozorom jedną cechę, która dzisiaj znowu niejednokrotnie bywa źle rozumiana. Mianowicie niekoniecznie musi się liczyć z opiniami innych. Dlatego właśnie może sobie pozwolić na to, że nie będzie się niczym przechwalał, że nie będzie się wywyższał, ponieważ zna swoją wartość. Skromność jest więc wolnością od zniewolenia liczeniem się z opiniami innych, co może być zniewoleniem, ale także od konieczności udowadniania sobie, jakim to jest się wspaniałym. Dziękuję za wysłuchanie tego słowa z pustelni. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.